wcisnę jeden. Na przykład niebieski. A, to się nazywa kolorowe wyzwanie. Gotowa? Dopiero brałam prysznic. Módl się, żeby zeszło. Uwaga na fiolet. Ile jeszcze? Nieskończenie wiele. Teraz to już mi wszystko jedno. W sumie zaczyna to spoko wyglądać. Jestem tęczową królową. I kolejna porcja. Już nawet nie jestem zła. Uhu. Szkoda, że prawdziwy deszcz nie jest kolorowy. Wtedy bym chciała, żeby padało codziennie. Troszkę się ubrudziłam. Obym tylko domyła te włosy. Wyglądam jak dzieło sztuki. I strząsamy. Co? Co się dzieje? Patrzcie na to. Wybieram zielony. Idealnie. Mam nadzieję, że jesteś głodna. Proszę bardzo. Co za ogrom makaronu. Pułk wojska by się najadł. Gdyby chociaż był podgrzany. Niezbyt przyjemne uczucie. Myślicie, że jest smaczny? Już wiem. Nigdzie się bez nich nie ruszam. Zawsze pomagają zabić nudę. Interesujący wybór. Czyż nie jest piękny? Idealny na zimę, prawda? Może żółty. Dobrze, że chodzę na siłownię. Nadchodzi mączna lawina. Nic nie widzę. Jakbym wzięła prysznic w mące. To było coś. A psik. To chyba zaraźliwe. Ja nie mogę, to takie ekscytujące. Jestem gotowa, a ty? Ale zimne. Jesteśmy całe przemoczone. Wow, co jest? Hej, wkoło ciebie też jest mnóstwo guzików? O tak, szaleństwo. Tym razem wybiorę przycisk losowo. To chyba czerwony. Przebijamy balon. Wow, co to było? Coś leciutkiego. Kolejne przekąski. To serowe chrupki. Okej, teraz wybiorę guzik z tej strony. Ten, ciekawe co się wydarzy. Zaraz się dowiesz. A to co? Ale galaretowate. Jest ich mnóstwo. Gałki oczne, gapią się na mnie. Chwila, już wiem co to jest. To przecież żelki. Patrzcie na to. Są pyszne. Mam teraz oczy w dwóch kolorach. Dobra, koniec żartów. Czas na jedzenie. Czary Mary, hokus pokus. Jak to zrobiłeś? Chyba będzie padać. Patrz, ten gość coś czaruje. Nagrywaj. I co, ściemniasz ludzi? Ale oszust. Chcecie zobaczyć prawdziwą magię? Udanej zabawy. Co się dzieje? Od dziś będziecie wciskać guziki. Och, nie ma to jak babski wieczór z filmami. No i te pyszne przekąski. Super. Wiki? Wow! Kiedy to Wiki się wytatuowała? I jak, laski? Podoba wam się mój nowy wygląd? Pewnie nie przedyskutowałaś tej zmiany z dziewczynami, co nie? Ech, dziewczyny, ale się dałyście nabrać! Lubicie tatuaże, ale nie jesteście pewne, czy chcecie je mieć na zawsze. Spróbujcie zrobić tymczasowe. Wytnijcie wydruk wybranego wzoru. Nie bójcie się, jeśli będzie niedokładny. Teraz spryskajcie wydruk perfumami. Wlejcie wody do niewielkiej miseczki. Umieśćcie wydruk w misce wzorem do góry.
Poczekajcie 2 minuty. Już czas! Spryskajcie miejsce na tatuaż perfumami. Teraz połóżcie wzór drukiem do dołu, dokładnie w tym miejscu. Jeszcze raz spryskajcie papier perfumami. Upewnijcie się, że dobrze przylega do skóry. Po minucie ściągnijcie papierek i cieszcie się nowym tatuażem. Fajne, co nie? O kurczę, naprawdę wygląda jak prawdziwy. Sofia? Sofia? Wszystko w porządku? Hej, zemdlałaś. Co? Co się stało? Wszystkie mamy tatuaże. Ty też, popatrz. Co? Powiedzcie mi, błagam, że to nie na zawsze. Nie dygaj. Sofia, spokojnie zmyjesz to małe paskudztwo. Wystarczy trochę wody micelarnej i zejdzie bez problemu. Naprawdę? Och, wielkie dzięki. Widzisz? Wszystko w porządku. Ale się przestraszyłam. Ludzie, co Amy tak długo robi? Spóźnimy się na film. Amy? Jeszcze 5 minutek, spoko. Mówiłaś tak 15 minut temu. Co zrobisz, Justin? Czekanie na Amy to jak czekać, aż chleb w piecu wyrośnie. Czyli to będzie trwało wieki. Myślę, że równie dobrze możemy zamówić sobie pizzę. No, już poszliśmy na film. Tak, kochanie? Za to, że kazałaś mi tak długo czekać, urządzimy sobie wyzwanie z 100 warstw. No nie, właśnie skończyłam robić włosy. Za chwilę włosy Amy zostaną spryskane 100 warstw lakieru. A oto i warstwa pierwsza. Patrzcie, lakier robi się coraz grubszy. Amy, jak to jest, kiedy teraz ty dla odmiany czekasz i się nudzisz? Skończyłeś już. Te włosy są obrzydliwie sztywne. Myślisz, że wystarczy lakieru na to wszystko? Ale szkoda, jej włosy naprawdę nieźle wyglądają. Prawie dobiliśmy do 100. Tyle warstw trzeba teraz porządnie wysuszyć. W końcu. I skończone. Wow! Amy, wyglądasz, jakbyś włożyła palec do gniazdka. A nie mówiłam? I że niby mam tak pójść na kolację albo do kina? A jak? Musimy pochwalić się twoim nowym fryzem. Ale wcześniej fotka na Insta. W życiu! Wychodzę stąd. Głupie, wąskie drzwi. Prześlizgnę się bokiem. Ale niespodzianka! Teraz czas na prezent. Wow! Ciekawe, co to? Otwórz. 100 warstw? Co? Sorka, musiałam. Odłożę to do kuchni. Zaraz, to naprawdę jest 100 warstw papieru? Jest tu kto? O, jeszcze nie koniec. Chyba jestem blisko. Dzięki, Hanna. Jeszcze kilka warstw. Ładny ten papier. Skończyłam? Marzenia. Ile makulatury? Palców już nie czuję. O, no dalej. Dobrze, że się położyłam. Nareszcie koniec. Czas na moją niespodziankę. Dalej odpakowujesz? Serio? Tyle roboty za lamerski uścisk? To nie fair. No chodź, Olivia. To twoje urodziny. Spoko, w końcu cię złapię.